Witajcie w kolejnej trasie. No nie mogę powiedzieć, że pieszo przez Małopolskę. Dlaczego? A dlatego, że za mną znajduje się Morze Bałtyckie. Jesteśmy, proszę Państwa, w Gdańsku, przynajmniej administracyjnie, bo ten główny Gdańsk leży o tam. Jesteśmy na, no właśnie, na Wyspie Sobieszewskiej. Wyspie, która powstała dzięki człowiekowi, ponieważ za moimi plecami znajduje się przekop Wisły z lat 1891-1895, który jeszcze zobaczymy, bo tam sobie pójdziemy potem. A oprócz tego przede mną jest tak zwana Śmiała Wisła. Śmiała Wisła, która powstała w 1840 roku, kiedy na tak zwanej Martwej Wiśle naniósł się zbyt duża ilość lodu i przerwane wały ziemne spowodowały, że powstało ujście rzeki Wisły bliżej morza, odcinek 2,5-kilometrowy. Do niego teraz zdążamy, także piękna pogoda, cieplutko, trekking bosą stopą wzdłuż morza. To zawsze pomaga przed wszystkimi wyprawami górskimi, które mam nadzieję w następnych tygodniach. Wyspa Sobieszewska to nie tylko ważny ośrodek turystyczny, to również ważne miejsce ochrony ptaków. I to ptaków nie tylko lęgowych, ale też ptaków na przykład blaszkodziobych. My natomiast teraz weszliśmy do rezerwatu. Rezerwatu Ptasi Raj. Rezerwat Ptasi Raj, który ma powierzchnię 198 hektarów, a powstał w 1959 roku. Na jego terenie mamy dwa wielkie jeziora. Jezioro Karaś o powierzchni 8,8 hektara i maksymalnej głębokości 2,5 metra. Oraz jezioro Ptasi Raj o powierzchni 51,8 hektara i maksymalnej głębokości 2,6 metra. Rezerwat ten chroni ptaki błotne i wodne, a także jest to dobry punkt odpoczynku dla ptaków migracyjnych. Jak widzicie Państwo, pomiędzy jeziorem a rzeką Śmiałą Wisłą, tak jak płynie ta żaglówka, oddziela wał. To jest właśnie Śmiała Wisła. Ona właśnie powstała w 1840 roku, kiedy nagromadzony lód na Martwej Wiśle spowodował zator i wody przelały się właśnie w tym miejscu przez wały ziemne i zrobiła się wtedy właśnie Śmiała Wisła. To nastąpiło w 1840 roku. W tym miejscu była mała miejscowość. Mała nazywała się Górka. Było parę chat rybackich i tak dalej. W 1840 roku wyspa zostaje zmieciona przez dużą ilość wody. Od tego momentu, od momentu powstania Śmiałej Wisły, mamy dwie miejscowości. Po drugiej stronie Wisły Górki Zachodnie, a po naszej stronie Górki Wschodnie. To jest, proszę Państwa, właśnie zachodni kraniec Wyspy Sobieszewskiej. Wyspy, która ma powierzchnię 35,8 km2. Wyspy, którą mam nadzieję dzisiaj całą zrobić. I od 1973 roku należy ona administracyjnie do Gdańska.
się za mną. Po północnej stronie wyspy Sobieszewskiej rozciąga się bór barzynowy. Jest to las sosnowy, ale na glebach bielicowych. Jesteśmy, proszę Państwa, na szlaku zielonym, szlaku turystycznym, szlaku wyspy Sobieszewskiej, którym to szlakiem w większości będziemy szli dzisiaj. Przechodzi on właśnie z górek wschodnich, które znajdują się na jakieś 600 metrów na południe ode mnie, a idzie w stronę Świbna i miejsca, gdzie jest przeprawa bromowa z prawym brzegiem Wisły. Pomiędzy wejściami 18 i 17 znajduje się radarowy krzywy las. Mamy na myśli te takie drzewa, które nie są zbyt proste, tylko są bardziej takie faliste, prawda? No. I to jest taka atrakcja tutaj, że jakbyście kiedyś chcieli iść właśnie nie plażą, a pomiędzy właśnie wejściami 18 i 17 znajduje się właśnie taki krzywy las, radarowy krzywy las. No moi drodzy, zmiana planu. Planowałem iść szlakiem, ale stwierdziłem, że tak. Las to mam na co dzień, trasy jakieś asfaltowe mam na co dzień, może jest raz do roku, więc skorzystamy z tego, że plażą możemy dojść aż na rezerwat Mediałacha i sobie po prostu te 5 km wzdłuż plaży pójdziemy. Także będzie to ciekawy dla mnie i dla Was pewnie też running. I mówię do Was, rezerwat Mediałacha, i Wy pewnie myślicie, że ja już coś alkoholu dziabnąłem. Nie. Chodzi o ten wysunięty cypel. Tam jest drugi rezerwat. Jednocześnie tam jest koniec wyspy Sobieszewskiej. A więc stąd, tam, siup, z buta, to znaczy z buta. Ze stopy, wzdłuż plaży. Piękna sprawa. Rezerwat Mediałacha, rezerwat, który znajduje się na wschodniej części, już przed nami. Tu mamy akurat miejsce lęgu sieweczki obrożnej. Tą sieweczkę widywaliśmy na całej tej naszej trasie teraz, a my zmierzamy na cypel. Tam jest rezerwat Mediałacha, który jest położony po obu stronach przekopu Wisły i pewnie się na platformie widokowej zobaczymy. No i dotarliśmy, jak widzicie, i teraz ścieżką edukacyjną na platformę, czyli przeszliśmy wzdłuż Bałtyku od rezerwatu Ptasi Raj aż tutaj do Mediałachy. Oczywiście najpierw w jedną stronę przeszliśmy, teraz potem w drugą, no ale w pełni, prawda? O, takiego ptoszka można zobaczyć tutaj i nie tylko, patrzcie jakie tu ładne rośliny.
kwitną. No i wchodzimy w ten ornitologiczny raj. No i proszę Państwa, jesteśmy na platformie widokowej, rezerwat Mewia Łacha za moimi plecami. Rezerwat o powierzchni 150 hektarów, który leży po obu stronach przekopu Wisły. Tego przekopu, który mamy po tej stronie. Z tej strony jest mniejszy kawałek, bo 18-hektarowy. Po drugiej stronie mamy 133-hektarowy fragment. No i jak już Państwu mówiłem, chronione są tu miejsca lękowe rytw i siedliska żerowania takich ptaków jak siewkowate i blaszko dziobowe. Rezerwat powstał w 1991 roku. Udało się zrobić pieszo całą tą tutaj trasę od ptasiego raju wzdłuż brzegiem morza aż tutaj na platformę. I teraz wzdłuż przekopu Wisły ruszymy do Świbna, a potem pokażę Państwu jeszcze śluzy w Przegalinie. I tam dojdziemy do też rozdroża rzek, bo w jedną stronę będzie martwa Wisła, a w drugą stronę będzie ten przekop Wisły. I to jest, proszę Państwa, właśnie ten przekop Wisły, powstały w latach 1891-1895 o długości 7,1 km, który skraca wpłynięcie rzeki Wisły do morza o jakieś 12-15 km. No bo tak to wcześniej, do końca XIX wieku, Wisła płynęła sobie w prawo w stronę Sobieszewa. Od 1840 roku, jak przerwała wały, no to już skróciła swój bieg tam o jakieś 4-5 km, no ale wcześniej dopłynęła przez Gdańsk i dopiero wpływała do morza na wysokości centrum Gdańska. A teraz po przekopie skraca swój bieg właśnie tutaj. I dotarliśmy, proszę Państwa, do Świbna, czyli jednej z części Sobieszewa. I teraz wzdłuż przekopu Wiślanego, czy przekopu Wisły, do Przegaliny będziemy szli. Tutaj mamy to przejście promowe pomiędzy jednym brzegiem a drugim. I to jest właśnie, proszę Państwa, to miejsce, gdzie tutaj w lewo płynęła martwa Wisła, kiedyś jako Wisła. I od tego miejsca w lewą stronę zaczyna się przekop Wisły, ten z 1891-95. A tu mamy martwą Wisłę.
Ona wyznacza południowy kraniec Wyspy Sobieszewskiej. I teraz właśnie wzdłuż tej rzeki Martwej, czy Martwej Wisły, o, tędy, tu, ścieżką rowerową, udamy się w stronę Sobieszewa i w ten sposób obejdziemy całą Wyspę Sobieszewską. Mamy na koncie już 20, ponad 2 km. Teraz udało się przyspieszyć, nawet udało się zrobić 1 km w 7 minut 58 sekund. Także bardzo dobry czas, mam nadzieję, że uda mi się to powtórzyć teraz na tym odcinku. Ogólnie jesteśmy, proszę Państwa, w Przegalinie, niegdyś wsi rybackiej, która była osobna, natomiast w 1954 roku została dołączona do Sobieszewa, a w 1973 została dołączona jako osiedle do miasta Gdańsk. A to jest, proszę Państwa, w Przegalinie śluza północna, śluza z 1895 roku. Wchodzimy, proszę Państwa, do Sobieszewa. Cały czas szliśmy wzdłuż Martwej Wisły. Kilometraż piękny. Stuknęło mi właśnie 30 km. A teraz to 10 km zrobiłem w czasie godzina 23. Cały czas idąc około tempem ponad 7 km na godzinę. Piękna sprawa. Teraz wejdziemy sobie jeszcze na chwilę do Sobieszewa i cofamy się już do naszego domu wypoczynkowego. Uj, proszę Państwa, docieramy z powrotem. 31,5 km zrobione pieszo. Cała Wyspa Sobieszewska zrobiona dookoła. A łącznie z takimi miejscami jak Ptasi Raj, jak Mewiałacha, jak śluza w Przegalinie. Także jak ktoś ma tyle siły, pary co ja, to polecam sobie zrobić to, czy w takiej wersji jak ja robiłem, czy w innej wersji. Także widzimy się w kolejnych trasach. Na razie. Patrzcie, dzik już nie wyczuł. Patrzcie, nóż, dzik, 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 dzik. Dziki jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo łostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz myka.